Apokalipsa ominęła nas w 2012 roku, wiemy jednak, że w końcu ten dzień nadejdzie, dlatego dziś Topowa Dycha przedstawia 10 wskazówek, jak przetrwać plagę zombie. Miejsce 10. Załatw jakąś spluwę, a najlepiej shotguna. Jeden jego wystrzał powinien wystarczyć, by obezwładnić zombiaka. W naszych warunkach znalezienie go może być trudne, więc jakaś kusza lub łuk z pobliskiego muzeum też powinna się nadać. Miejsce 9. Weź ze sobą świeżą parę bielizny. Nie tylko przypomni ci o cywilizowanych czasach, ale gumka może posłużyć ci na przykład za opaską uciskową. Ogranicza cię tylko własna kreatywność. Miejsce 8. Znajdź ludzi, którym możesz ufać, mając na uwadze, że tak naprawdę ufać możesz tylko sobie. Musisz być gotowy na to, że jeśli ktoś ugryzie twojego najlepszego kumpla lub miłość życia, będziesz mu musiał wpakować kulkę w łeb. Mimo wszystko w grupie jest raźniej. Miejsce 7. Noś maskę. Trudno powiedzieć, czy zakażenie nie będzie się rozchodzić drogą kropelkową. Poza tym, dookoła śmierdzieć będzie trupami, spalenizną i zgnilizną. Nie zapominajmy też o najważniejszym, maski przeciwgazowe wyglądają świetnie. Miejsce 6. Zacznij zbierać konserwy i butelkowaną wodę. By przetrwać 50 lat jedząc 3 posiłki dziennie, potrzeba około 55 tysięcy puszek i 40 tysięcy litrów wody. Przyda się też na wypadek kryzysu lub III wojny światowej. Alternatywnie zawsze można żywić się światłem słonecznym. Miejsce 5. Zapisz się na siłkę. Oczywiście nie po apokalipsie, a już teraz. Osoby z brzuszkiem będą najsmaczniejszymi kąskami dla nieumarłych i pierwszymi, których dorwą zombiaki podczas ucieczki. Poza tym, jeśli zombie będą biegały, czekają cię codzienne maratony. Nie tylko zachowasz świetną sylwetkę, ale też zachowasz życie. Miejsce 4. Zabezpiecz swój schron i sprawdź plany budynku. Może istnieje jakaś nieznana ci droga ewakuacji albo miejsce, przez które mogą wedrzeć się trupy. Mieszkając w bloku lub wieżowcu, warto zburzyć schody na parterze. W dużym stopniu załatwi to sprawę umocnień. Miejsce 3. Załatw planszówki. Jeśli w ogóle będziesz miał prąd, to nie ma co go marnować na zbędne ciapanie w Tomb Raidera. Planszówki nie tylko pozwolą wam się wyluzować, partyjka w szachy wciągnie cię na tyle, że zapomnisz o rykach za oknem. Miejsce 2. Załatw sobie broń do walki wręcz. Wystrzał z broni palnej ściągnie do ciebie wszystkie truposze z okolicy. Trudno też o dodatkową amunicję. Krakowska maczeta lub baseball powinny być w sam raz. Polecamy też korzystanie z roweru, bo korki pozostawione na drogach będą nieprzejezdne. Miejsce 1. Nie masz już drogi ucieczki? To wysmaruj się po sokom, zacznij wyć i kuś tykając pójdź między zombie. Jest szansa, że cię nie rozpoznają. Macie jakiś plan awaryjny w przypadku ataku zombie? Piszcie w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał. Piona!